started, look, when you're getting beat down by your sister, uh-huh. who's the greatest women's basketball player of all time. That's right, yeah. You learned to talk, because I was getting beat down by her, and all my boys were laughing because I was getting beat down by her, but she was beating down them. Yeah, right. But right? So it is different when it's your sister, I guess. Sister. Yeah. So I learned to talk there, and then it kind of went to UCLA, and then it happened. I started talking as soon as I got into the league, but I had a bad experience. Wiejski klimat stanu Indiana kontra cechująca się przepychem, postępem oraz oświetlona światłem Jupiterów metropolia. Hierarchia, wartości, rodzina i wiara kontra ulica, sława i dysproporcje społeczne. Stan wielkich jezior i stan wielkich metropolii. Po prostu NBA i rywalizacja Indiana Pacers kontra New York Knicks. Pomimo tylu kontrastów, stany Indiana i Nowy Jork mają jeden wspólny mianownik – miłość do koszykówki. Jednak nowojorski basket ma już za sobą sukcesy. Pacers dopiero co czeka pierwszy mecz w historii w finałach konferencji. Kolejny pojedynek pomiędzy Reggie Millerem a upokorzonym przez niego przed rokiem Johnem Starksem dodaje tylko pikanterii całej tej serii. They just always thought they were so much better than everyone else, the New Yorkers. And they just thought that, you know, they were God's gift to basketball, and that kind of irked me a little bit. Indiana przed debiutem w finale konferencji miała słaby bilans przeciwko New York Knicks. Pacers przegrali 56 z 91 spotkań. W 1994 roku seria o finały NBA na wschodzie przejdzie do historii. Po czterech meczach jest remis 2-2. Gra przenosi się do Madison Square Garden w Nowym Jorku. Po trzech kwartach wszystko wydaje się pod kontrolą gospodarzy spotkania, którzy prowadzą 70-58. Mający wtedy na koncie tylko 14 punktów, Reggie Miller praktycznie w pojedynkę wyprowadza Indianę na prowadzenie, zdobywając w samej czwartej kwarcie 25 punktów. Pacers wygrali w Nowym Jorku 93-86. W przyszłości historia zapamięta głównego winowajcę tej porażki, przynajmniej w oczach kibiców New York Knicks, Spike Lee. Do you know who the best player in the game is? Me, Mars Blackman. And I'm way above the rim, demonstrating some serious hang time. Very serious. Do you know how I get up for my game? Do you know, do you know, do you know? That's right, Air Jordan, Air Jordan, Air Jordan. Mike, what's up? Oh, money, why you wanna do that to me? Why you leave me hanging? Come on, I got it. Oh! Jeden z najwybitniejszych reżyserów w historii kina, a prywatnie wielki fan Knicksów, nie potrafił kontrolować emocji podczas meczu w Madison Square Garden. I hear, you know, whoever on the sidelines, you know, hey, you going down, Indiana Hicks. I'm hearing all this, I'm like, okay. I'm gonna try to shoot this ball every single time just to make a point. Głównym celem Spike'a Lee był Reggie Miller. I got tired of hearing his damn mouth. And, you know, like, you know what? It's entertainment, and you pay good money for these seats, but you ain't gonna talk to me any old kind of way. Somehow, he was unleashing his wrath against me, that like I was playing or something. Pomimo tego, że New York Knicks po 5 spotkaniach przegrywali z Pacers 2-3 i na 6 mecz lecieli do Market Square Arena w Indianie, to jednak ekipa Pata Riley'a wygrywa tu 98-91 i doprowadza do 7 decydującej batalii. Houston Rockets, którzy zostali mistrzem konferencji zachodniej, czekali z niecierpliwością na swojego rywala o pierścień. W Nowym Jorku górą byli gospodarze, zdecydował m.in. wybitny występ Patryka Ewinga, który zdobył 24 punkty, 22 zbiórki, 7 asyst oraz decydującego dunka na 27 sekund przed końcem. To, co było na parkiecie, zostało na parkiecie. W mediach jednak konflikt Millera z Lee odbija się szerokim echem. Staje się symbolem rywalizacji Indiana Pacers i New York Knicks w latach 90. Powstaje nawet reklama, w której Reggie występuje razem ze Spike'iem. Nice shot, Cheryl! Hey! The only D in Indiana! How you shoot these things? They're heavy. Podczas off-season przed rozgrywkami 94-95 Indiana oddaje do Los Angeles Clippers Pua Richardsona. Do drużyny dołącza rozgrywający Mark Jackson. Mniej więcej w tym samym czasie Reggie Miller wspólnie z m.in. Alonzo Mourningiem, Shawnem Kempem i Dominikiem Wilkinsem wygrywa Mistrzostwo Świata z reprezentacją Stanów Zjednoczonych.
W sezonie 1994-95 Indiana Pacers pierwszy raz od czasu dołączenia organizacji do NBA w 76 roku zwycięża powyżej 50 spotkań. Reggie Miller zostaje wybrany do trzeciej drużyny najlepszych graczy sezonu regularnego. Wówczas jednak kibiców z Indianapolis najbardziej interesowały dwie sprawy. Pierwsza, oczywista, z którego miejsca Pacers awansują do playoffów. Druga, jeszcze bardziej oczywista, które miejsce zajmie New York Knicks. Oba zespoły zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Było pewne, że spotkają się w półfinale konferencji, jeżeli przejdą pierwszą rundę. Indiana sweepuje Atlantę 3-0, a Nowy Jork po czteromeczowej serii wyrzuca z playoffów Cleveland Cavaliers. Reggie Miller i spółka jadą do Madison Square Garden, gdzie mają rozegrać pierwsze spotkanie półfinału w konferencji wschodniej. Spotkanie, które przejdzie do historii NBA. Na około 19 sekund przed końcem meczu New York Knicks mają 6-punktową przewagę nad Indianą. Wszystko wskazuje na to, że gospodarze będą wygrywać w serii 1-0. Dzieje się jednak to. Reggie Miller with a clutch tray and it's 105-102. And a steal. Miller retreats to the 3-point line and hits again. Reggie Miller praktycznie w pojedynkę decyduje o zwycięstwie swojej drużyny. Zdobywa 8 punktów w około 9 sekund. Przystanie 107-105 dla Pacers. Nowy Jork w ostatniej akcji próbuje doprowadzić do dogrywki. To się jednak nie udaje. W Madison Square Garden jeden wielki szok. Reggie i jego koledzy w ekstazie. Scoring 8 points in the final 32 seconds. Knicks rehabilitują się w drugim meczu i jadą do Indianapolis. Tam Pacers wygrywają oba spotkania i wracają do Nowego Jorku prowadząc 3-1. Na blisko 6 sekund przed końcem piątego meczu Indiana prowadzi jednym punktem. Gospodarze potrzebują jednego celnego rzutu, aby przedłużyć serię. Odpowiedzialność na barki bierze Patrick Ewing. Indiana także przegrywa mecz numer 6 aż 10 punktami. Może wydawać się, że faworytem do awansu stali się koszykarze z Nowego Jorku. Gracze Larry'ego Browna pokazują jednak charakter i na półtorej minuty przed końcem prowadzą 5 punktami. Knicks zredukowali straty do 2 punktów i bohaterem ostatniej akcji znów mógł zostać Patrick Ewing. Ponownie rosły center rozpycha się w strefie 3 sekund, rzuca i... Indiana Pacers po raz drugi z rzędu w finałach konferencji. W całym spotkaniu Reggie Miller rzuca 29 punktów. Winning, getting by the Knicks finally, it's got to do a lot for your team. Oh yeah, they're a great team. Pat Riley's the best. And the way their team plays, I think every team could learn a lot. They play so hard, and they're so unselfish. They might bicker and moan, but when they get on the court, they do what he says and they do it the right way. All right, congratulations, Larry, and good luck to you. Congratulations, Reggie. You kissed the floor after the game. Can you begin to describe the emotion of finally getting over this hump and beating the Knicks? First of all, I'd like to thank Jesus Christ for this victory. Without him, none of this would have been possible. And I'd also like to thank my parents and all the fans back in Indiana for calling me up after game 6 and giving us the support that we could come in here and win this game. We knew it was going to be tough. We knew the obstacle that faced us. But one thing that was on our side, it was going to be tough for the New York Knicks to beat us 3 times in a row. And we knew that coming into this game. Spike Lee came over. Patrick Ewing came over. What did those guys say to you? Just congratulations. Last year when we lost in game 7 here, I was the first one to go over to them and congratulate them and talk to all the guys. And vice versa, they did the same. That's a class act, New York Knicks organization. Pomiędzy ostatnim meczem z Nowym Jorkiem, a pierwszym w finałach konferencji wschodniej kibice Indiana Pacers dla własnego dobra zrobili badania EKG. Na zespół Larry'ego Browna czekało jednak młode i gniewne Orlando Magic z Pennym Hardawayem i Shaquillem O'Neal'em. Koszykarze z Florydy rozpoczęli od 2 wygranych na własnym parkiecie. Presja pozostania w grze o pierwsze w historii finału NBA przeszła na Indianę. Trzeci mecz Pacers wygrywają różnicą 5 punktów. Czwarte spotkanie jest jeszcze bardziej wyrównane. Na ponad minutę przed końcem jest remis 87-87. Kibiców nurtuje pytanie, Orlando Magic z 3 zwycięstwami czy Indiana Pacers doprowadzi do remisu? Pozostają 33 sekundy do końca. Reggie Miller nie trafia z pół dystansu. Szkoleniowiec Magic Brian Hill bierze czas. Obrońcy Indiany szykują się na 3-punktowy rzut Pennego Hardawaya. Piłka dociera jednak do Briana Shawa. Orlando prowadzą 90-89. Timeout dla Indiany. Tuż po nim podanie do Reggiego Millera. 92-90, 5 sekund do końca. Myślicie, że to koniec? W żadnym wypadku. Podanie dostaje Penny Hardaway, który rzuca za 3.
1:3 sekundy do ostatniej syreny. Orlando Magic o krok od trzeciej wygranej w serii. Reggie Miller rozpycha rywali na obwodzie. Piłkę zaś dostaje Rick Smith. W serii remis 2-2. Po zwycięstwach Orlando w piątym i Indiany w szóstym spotkaniu o wszystkim zdecydować miał mecz numer 7. W nim Pacers zawiedli. Magic wygrywają 105-81 i meldują się w finałach NBA, w których rywalem będzie Houston Rockets. Reggie Miller rzuca tylko 12 punktów przy słabej skuteczności rzutowej 30,5%. Druga próba wejścia do finałów NBA, druga nieudana. Dodatkową złą informacją dla Indiany jest powrót Michaela Jordana do Chicago. Byki pragną sięgnąć po czwarte mistrzostwo. Pacers rozgrywają jednak bardzo dobry sezon regularny. Są bliscy poprawienia rekordowego bilansu zwycięstw. W 76. spotkaniu, tuż przed playoffami, Reggie Miller doznaje kontuzji oka, która wyklucza jego grę w najbliższych tygodniach. To jest jeden z najtrudniejszych momentów w jego karierze. He was really scared that not only would he not be able to get back or maybe even play again. I thought the orbital was going to affect my vision. And obviously, being a shooter and shooting from long distance, that's your livelihood. It's just flashbacks of when he was a little kid with the braces on, because he's having difficulty walking. He's like kind of, you know, bobbing and weaving, and you know, he doesn't have his balance, and I'm like, oh man, not again, not as hard as he worked. Indiana Pacers w pierwszej rundzie etapu posezonowego gra z Atlantą Hawks. Reggie Miller w specjalnych okularach wrócił do treningów już w trakcie playoffów. Przed piątym decydującym spotkaniem z Atlantą w Indianapolis Reg chce grać. Miller gra 31 minut i zdobywa 29 punktów. Słaba skuteczność pozostałych zawodników powoduje, że to ostatecznie koszykarze z Georgii przeszli do półfinałów konferencji. W ostatniej akcji Reg próbował zdobyć punkty z półdystansu, lecz piłka nie wpadła do kosza. Atlanta wygrała 89-87. No good. And the game is over. And Atlanta with an upset victory has won game 5. Następne rozgrywki były dla Indiany bardzo nieudane, głównie przez urazy kluczowych graczy, a szczególnie Derricka McKee'a, który wypadł w połowie sezonu regularnego. W dodatku rozgrywający Mark Jackson został wymieniony na Jalena Rose'a, wszystko po to, by wrócić do zespołu w lutym 1997 roku. Reggie Miller gra w 81 spotkaniach, notuje średnio 22 punkty, lecz ostatecznie Indiana wygrywa tylko 39 spotkań i kończy na 10. miejscu w konferencji wschodniej. Po sezonie z klubu odchodzi Larry Brown. Na jego miejsce zatrudniony zostaje jego imiennik, Larry Bird. Jedną z pierwszych decyzji Larry'ego Birda i organizacji jest wprowadzenie doświadczonego Chrisa Malina, który przed dołączeniem do Indiany był gwiazdą w Golden State Warriors, w którym spędził 13 sezonów. Chris Malin, Mark Jackson, Rick Smith, Dale Davis, Reggie Miller, z ławki Antonio Davis, Jalen Rose i Derrick McKee. Tacy zawodnicy odpowiednio zgrani, korzystający z wiedzy i autorytetu trenera Larry'ego Birda, ma rozpocząć marsz do finałów konferencji. Świat obiega informacja, że będzie to ostatni sezon Chicago Bulls w składzie z Michaelem Jordanem, Scottiem Pippenem, Dennisem Rodmanem i trenerem Philem Jacksonem. Ostatni sezon, który Byki chcą przystempolować złotymi pierścieniami. Przed sezonem Reggie Miller spełnia marzenie o złotym medalu olimpijskim. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych nie dała szans w finale Jugosławii. Gwiazda Indiana Pacers gra w nim najwięcej minut i zdobywa 20 punktów. W Indianapolis natomiast Larry Bird zaczyna współpracę z dwójką asystentów odpowiedzialnych za taktykę, Ricka Carlisle'a i Dicka Hartera. Po latach zawodnicy tamtej drużyny powiedzą, że dzięki odpowiednim ludziom w sztabie szkoleniowym Indiana Pacers wskoczyła na dłuższy czas do grona najlepszych drużyn. Wygrywa bowiem 58 spotkań, ustanawiając nowy rekord organizacji. Ostatecznie jednak zespół Larry'ego Birda awansował do playoffów z trzeciego miejsca. Po wygranej serii z Cleveland Cavaliers los ponownie skojarzył zwaśnione zespoły.
Pacers i Knicks. Najpierw dwie wygrane Indiany we własnej hali, potem przenosiny do Nowego Jorku. Tam Knicks wygrywają zgodnie z planem trzecie spotkanie. Znacznie większa część publiki w Madison Square Garden jest przekonana, że mecz numer 4 też miał paść łupem gospodarzy, którzy podczas ostatniej akcji czwartej kwarty prowadzą trzema punktami przy piłce Indiana. Miller trafia. Dogrywka, która kończy się 118 do 107 dla Pacers. Reggie Miller kończy mecz z 38 punktami, a tuż po nim z ust dziennikarza NBC pada słynny pseudonim. Reggie, another big three. You ever get tired of being a Knicks killer? Indiana wygrywa serię z New York Knicks 4-1. W finałach konferencji na Reggiego i spółkę oczekuje już Chicago Bulls. Znacznie większa presja oczekiwań spoczywa na Chicago. Słynna dynastia prowadzona przez Phila Jacksona rozgrywa właśnie swój ostatni sezon w historii. Jednak po drugiej stronie parkietu stali koszykarze Indiana Pacers, drużyna, która w ostatnich 3 latach dwukrotnie meldowała się w finałach konferencji, dwukrotnie jej przegrała. Mecz numer 3, Market Square Arena. Chicago prowadzi po 2 meczach. Michael Jordan i jego koledzy pragną postawić rywala pod ścianą, wygrywając w Indianapolis. Pacers pokazują jednak charakter i do samego końca rywalizacja jest bardzo wyrównana. Swój plan realizuje Larry Bird, który ma znacznie szerszą kadrę od byków. Wchodzący z ławki Travis Best i Jalen Rose, młodzi i szybcy, mają przede wszystkim zamęczyć Michaela Jordana. Ostatecznie wygrywa Indiana 107 do 105. W meczu numer 4 goście są jeszcze bardziej zmotywowani i skuteczni. Przez większą część potyczki utrzymują średnio 6-punktową przewagę. Indiana jednak doskakuje do byków. Na 52 sekundy przed końcem do kosza trafia Michael Jordan. Jest 94-91. Tuż potem odpowiada layupem Travis Best. Dalej jednak prowadzi Chicago. 4 sekundy przed ostatnią syreną oba rzuty wolne podłuje Scottie Pippen. To doskonała informacja dla Pacers, którzy mają piłkę. Pozostały im jednak 2 sekundy. Harper's on Miller. McKee gets it in the middle for the win. 4/10 of a second. I was jumping. I'm like, oh my god, my ankle's hurting, but who cares? I just hit the shot. Hey, we would have the second best record in the East if this team quit. You know, there's been times when we've been down 15, 20 points, and we always seem to find a way to win the ball game. We got great veterans on this team, coached by a legend. Things like that happen. Seria trwa w najlepsze. Chicago wygrywa 5. mecz i wraca do Indianapolis z myślą o zwycięstwie i awansie do 3. finałów NBA z rzędu. Na kilka sekund przed końcem, przy prowadzeniu 91-89 dla Indiany, piłkę ma Michael Jordan. Mamy 3-3 w serii Chicago Bulls Indiana Pacers. O wszystkim zdecyduje konfrontacja na parkiecie w Illinois. One game for the Indiana Pacers in their 3rd Eastern Conference final. One game from their 1st NBA final. One game for Larry Bird, who knows what it means to be an NBA champion, who reached the finals 5 times as a player. One game to get there again in his first year as a coach. Indiana bardzo długo nie daje odskoczyć gospodarzom, ba, nawet wychodzi na prowadzenie w 4. kwarcie. Chicago wygrywa jednak dzięki 2 aspektom. Jedna to ogromna przewaga w zbiórkach, w sumie zwycięstwo byków 50-34. Druga to chłodne głowy w końcówce meczu. Po ostatniej syrenie 88-83 dla Chicago Bulls. Reggie Miller i jego koledzy znów muszą obejść się ze smakiem.
Następny sezon NBA nie rozpoczął się w pierwotnym terminie. Po krótkich zawirowaniach ekonomicznych w 1995 i 1996 roku w końcu nadszedł kryzys. Ponad połowa klubów przynosiła straty. Związek Koszykarzy długo nie dochodził do porozumienia z władzami ligi w sprawie zarobków. Chodziło o stworzenie salary cap, czyli górnego limitu zarobków dla zawodników. Obie strony dogadały się dopiero w styczniu, a sezon regularny 98-99 miał tylko 50 spotkań. Indiana Pacers gra swój ostatni sezon w historii w Market Square Arena. Przed lockoutem do drużyny Larry'ego Birda dołącza 18-letni Al Harrington. Na początku skróconych rozgrywek Pacers sięgają po doświadczonego Sama Perkinsa, czwarty pick draftu w 1984 roku. Ma być zmiennikiem Ricka Smitha pod obręczą. Świetnie przygotowana fizycznie przez Larry'ego Birda i asystentów Indiana bez większych problemów awansowała do finałów konferencji, zostawiając za sobą Milwaukee Bucks czy Philadelphia 76ers. Jeśli dla kogoś z Was los Pacers stał się monotonny, to w tym momencie nie będzie zbyt zadowolony, bo w finałach konferencji zmierzyli się oni z New York Knicks. Drużyną, która zaszła tak daleko, pomimo że w sezonie regularnym zajęli 8 miejsce na wschodzie i ledwo co awansowali do playoffów. Jak w 7 słowach określić największe zaskoczenie sezonu 98-99? New York Knicks awansowali do finałów NBA. Tym razem to oni zrewanżowali się Indianie za zeszły sezon. I to nawet pomimo kontuzji Patricka Ewinga w meczu numer 2. Ostatecznie Knicks wygrali serię 4-2. Gdyby wówczas powstały memy, a internet był tak rozpowszechniony jak dziś, zapewne Indiana Pacers byłaby memem. Synonimem piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii sprzed 2010 roku, która grała pięknie, a przegrywała jak zawsze. Finały NBA stały się obsesją Reggie'ego Millera. Gwiazda Indiany w trakcie off-season praktycznie w ogóle nie wzięła urlopu. Trenowała w nowej hali Conseco Fieldhouse. He's trying to put a little more weight on. He's lifting weights harder. He almost became obsessed with the fact that he hadn't been able to get over that hill. Larry Bird i jego Indiana Pacers wygrywa w konferencji wschodniej z bilansem 56 zwycięstw i 26 porażek. Znakomity sezon rozgrywa Jalen Rose, który notuje lepsze statystyki od Reggie'ego Millera. Przed playoffami otrzymuje nagrodę dla zawodnika, który zrobił największy postęp. W pierwszej rundzie postseason Pacers grają przeciwko Milwaukee Bucks z Rayem Allenem i Samem Cassellem. Na prezentację drużyn Reggie Miller wychodzi w koszulce Supermana. I said to myself that it was going to take a superhuman effort. Reggie i spółka toczą naprawdę wyrównany bój, co skutkuje 5-meczową rywalizacją. W decydującym spotkaniu w Indianapolis na 50 sekund przed końcem Bucks wyszli na prowadzenie 94-93. Indiana próbuje wyjść na prowadzenie, lecz dwie następne akcje są nieskuteczne. W końcu po timeoucie wziętym przez Larry'ego Birda za 3 punkty z narożnika trafia Travis Best. Indiana prowadzi 96-94. Szansę na dogrywkę marnuje Ervin Johnson, który trafia tylko jeden z dwóch rzutów wolnych. Pacers grają dalej. Reggie Miller łącznie zdobywa 41 punktów na ponad 60% skuteczności. Po meczu udzielił on wywiadu swojej siostrze. Reggie, I know you're absolutely exhausted. This has to be the toughest first round playoff series that you've ever been in. That we won, yes. Right now, you got to give Milwaukee all the credit in the world. We might have won the series, but they were the better team. They really outdicked us and outfought us for 5 games. We're fortunate to be moving on. George Karl really had his team prepared. I think experience won out tonight, but it shows what a younger team can do. Reggie, in the second half, you came out of warm-ups wearing the Superman t-shirt, and you gave a superhuman performance in the second half, actually the whole game. Well, I knew it was do or die. You know, I knew I was going to try to put up as many shots as possible, be aggressive, and shots were falling for me tonight. Travis and Mark and Jalen did a great job of setting me up and getting me great shots. But man, we're lucky, Cheryl. We're very lucky right now. Reggie Miller traktuje sezon 99-2000 jak otrzymanie drugiej szansy na wygranie mistrzostwa, chociażby dlatego, że tak jak przed rokiem w pierwszej rundzie playoffów pokonali Milwaukee Bucks, potem w półfinałach konferencji wschodniej w Filadelfii. Drodzy widzowie, który zespół był następny? New York Knicks. Tym razem wszystko skończyło się happy endem. 6 mecz, Nowy Jork, Madison Square Garden. Miller rzuca 34 punkty, z czego 5 trafień było 3-punktowych. Dołożył do tego 5 zbiórek i 4 przechwyty. Reggie i spółka dopieli swego. This is special. I mean, you know, we've always fought and
to always get to the conference finals and lose twice against New York and Chicago and Orlando, and to finally have another opportunity to get here. And you know, I told the guys before the game, if the league called you up and asked you, you only had to play one game, and you could pick the spot where you want to play, and if you win that game, you get to move on to the finals, would you take it, and where would you want to play? And everyone in unison said, the Knicks in the Garden, and let's go for it. Indiana Pacers versus the Los Angeles Lakers. 7 czerwca 2000 roku. Pierwsze w historii franczyzy finały NBA dla Indiana Pacers. 25 dla Los Angeles Lakers, którzy czekają na mistrzostwo NBA od 1988 roku, w czasach, gdy w tej drużynie występowali jeszcze Karim Abdul-Jabbar czy Magic Johnson. Element doświadczenia w meczach o najwyższą stawkę widać gołym okiem od początku pierwszego meczu. Reggie Miller w pierwszej kwarcie pudłuje wszystkie rzuty, a Lakers wychodzą na 15-punktowe prowadzenie. Do Pacers powoli dociera, że grają w finałach NBA. Po 8 z rzędu nietrafionych próbach w końcu Reggie zdobywa pierwsze punkty w trzeciej kwarcie. Lakers ostatecznie wygrywają 17 punktami, 104-87. Drugi mecz jest już znacznie bardziej wyrównany. Trener Indiany Larry Bird stosuje taktykę hack a Shaq. To między innymi dzięki niej Shaquille O'Neal pokazuje całemu światu, że rzuty osobiste to nie jest jego najmocniejsza strona. Ostatecznie jednak środkowy Lakers rzuca 40 punktów i notuje 24 zbiórki. Indiana przegrywa 104-111. Finały przenoszą się do Indianapolis. Gospodarze wykorzystują brak Kobe'ego Bryanta, który w drugim spotkaniu doznał kontuzji kostki. Reggie Miller rzuca 33 punkty, a Indiana wygrywa 100-91. Kobe wraca jednak na mecz numer 4. Po 4 kwartach jest 104-104. W dogrywce 5 sekund przed końcem Bryant rzuca 2 punkty i Lakers prowadzą 120-117. Potem Miller rzuca punkt z rzutu osobistego. Piłka jednak jest wciąż w posiadaniu Indiany. Reggie jednak pudłuje z zaułku. Lakers prowadzą 3-1. Hala w Indianapolis zamarła. Dwa dni później szoku doznają jednak kibice Los Angeles Lakers, bo Indiana Pacers nie zamierza się poddawać. Wygrywają piąty mecz 120-87. Jalen Rose i Reggie Miller rzucają łącznie 57 punktów. W Staples Center w LA szykuje się walka na śmierć i życie. The lineups for game 6. Sprawa była jasna. Albo Pacers doprowadzą do remisu, albo Lakers zdobywają mistrzostwo. Gwiazdy jednych, jak i drugich są w najwyższej formie. Przez trzy kwarty Indiana utrzymuje kilkupunktowe prowadzenie. W czwartej szaleją Derek Fisher, Robert Horry i Rick Fox, którzy rzucają 4 celne trójki z rzędu. Indiana odrobiła straty, doprowadzając do wyniku 103-103 na 5 minut przed końcem. Później jednak Pacers opadli z sił, popełniali błędy. Skuteczni w końcówce byli Lakers, którzy ostatecznie wygrali 116-111 i cieszyli się z 12 tytułu mistrzowskiego. Yeah, we just had to break them down. That's all. I was just creating similar to the game 4 situation. I was just penetrating, creating, getting to the gaps. Robert Owen made some big shots. Fox hit a big three and we won the game. What did you say to your team, if anything, after this game? Well, just I appreciate the effort they gave me over the last 3 years, and I know if they continue to work hard like they did for me, for the next coach coming in, that they'll have an opportunity to get back into finals. But they know it's a long way. It's 115 games, and it's got to start in training camp with the right frame of mind, and I'm sure that you know, if they stay together and work hard, they'll get right back here. Now, you promised Donnie Walsh, the team president, when you came in here 3 years ago, that you were going to get them to the finals. No circumstance will ever get you back on the coaching lines? No, not really. It's been a great experience. It's one of the greatest professional experiences I'll ever have, and 3 years is enough. I'm not cut out to be a coach. I just want to thank my assistants for helping me the last 3 years and my players. Larry Goberda zastępuje Isaiah Thomas, w przeszłości legendarny zawodnik Detroit Pistons, dwukrotny mistrz NBA z tą organizacją. Z Indiany odchodzą także Rick Smith, Chris Mullin czy Dale Davis. Ten ostatni został wytradowany do Portland. Na jego miejsce zatrudniono młodego 22-letniego Jermaine'a O'Neala.
Z miejsca staje się on podstawowym zawodnikiem. Generalny menadżer Donnie Walsh decyduje się w kolejnych latach na gruntowną przebudowę składu. Z klubu odejdą jeszcze Jalen Rose i Travis Davis. Ich miejsce organizacja pozyska Jamala Tinsleya, Rona Artesta czy Brada Millera. Indiana Pacers przez kolejne sezony jest stałym bywalcem playoffów. Reggie Miller, pomimo tego, że zbliża się do końca kariery, to wciąż gra na przyzwoitym poziomie. Średnio 30 minut, 10 punktów na mecz. Oszczędza siły w sezonie regularnym, by pomóc drużynie na etapie postseason. Od 2001 do 2003 roku Indiana odpada jednak już w pierwszej rundzie. Następnie z klubu odchodzi Isaiah Thomas. Po ponad 17 latach klub opuszcza też Donnie Walsh. Generalnym menadżerem franczyzy zostaje Larry Bird, który zatrudnia na stanowisku trenera Ricka Carlisle'a, swojego byłego asystenta. Już w pierwszym sezonie wygrywają sezon regularny z klubowym rekordem 61 zwycięstw. W Indianie brylują O'Neal, Artest i Tinsley. Doświadczeniem i niesłabnącymi z wiekiem umiejętnościami pomaga Reggie Miller. W playoffach gracze Carlisle'a sweepują Boston Celtics, a potem pokonują w 6 meczach Miami Heat. W finałach konferencji Indiana trafia na Detroit Pistons, którego trenerem jest były szkoleniowiec Pacers Larry Brown. Pierwszy mecz pada łupem Indiany. Bohaterem Reggie Miller, który rzuca decydującą trójkę na pół minuty przed końcem. Drugim Reggie także ma szansę na odwrócenie losów spotkania. Indiana przegrywa 2 punktami. Blokuje go jednak Tyshawn Prince. Pacers przegrywają 67-72. Detroit Pistons zwycięża także mecze numer 3, 5 i 6, głównie dzięki twardej defensywie, która tylko w jednym spotkaniu pozwoliła Indianie rzucić więcej niż 80 punktów. Tłoki to symboliczny rywal dla Reggie'ego Millera, ponieważ to przeciwko im rozegra rok później swój ostatni mecz w karierze. 15 maja 2005 roku, 6 mecz półfinału w konferencji wschodniej. Detroit Pistons są na dobrej drodze, by wygrać serię. Na 15 sekund przed końcem wszystko jest jasne. Indiana Pacers odpada z playoffów. Reggie Miller kończy karierę po 16 sezonach gry w NBA, będąc wiernym jednej drużynie. W ostatnim meczu zdobył dla Pacers 27 punktów. Schodzi z parkietu. Hołd oddają mu wszyscy. Nie brakuje łez. We have the best fans in the world, and for 18 years, this has been my second home, and they've truly supported me, and as you can see, with no one leaving, it really shows how great of fans and what a city this has been. I've grown up here. I poured my heart and guts here. You know, it's a class organization here. Zagrał w 1389 meczach. Zdobył dla Indiana Pacers 25279 punktów. Jest obecnym wiceliderem wszechczasów pod względem zdobytych trójek. Został zapamiętany także jako doskonały egzekutor rzutów wolnych. Był najgroźniejszym i najlepszym zawodnikiem Indiany przez wszystkie 16 sezonów. Zakończył karierę w wieku 39 lat. W 2012 roku dołączył do galerii sław NBA. And I'm proud to say I am not on this stage if it wasn't for you, Sheraldine. We as a Miller family are not held at a high level if it wasn't for you. We rode your shoulders all the way here. So thank you very much.